Siema. Wyniki konkursu nieco opóźnione, miały być 14, będzie trochę po 15. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Lećmy z wynikami po prostu. Tak na szybko z rączki, jednak wiadomo, święto te sprawy. Klasycznie wygrywa osoba, która jako pierwsza się powtórzy. Otworzyłem sobie 15 kart z tego okresu konkursowego i zobaczymy, czy ktoś tutaj powtórzy się w tym losowaniu. Klasycznie zapraszam również do następnego konkursu, który ogłoszę już w poniedziałek. W poniedziałek ten konkurs kończymy dziś, w sobotę, więc poniedziałek jedna przerwa bez konkursu, jeden dzień bezkonkursowy, myślę, że przerwą wystarczającą jest. Lecimy dalej, 15 kart. Mam nadzieję, że ktoś się w tym czasie powtórzy. Na koniec jeszcze przejadę po wszystkich kartach, żeby zobaczyć, czy na pewno nikt się nie powtarza. Dobra. Jarek F. Bartek. Jan. Rafa. T-Wonder. Pyrodzik. Jeden Miki, Pyro, Super Zabawa, Maciej, Michał, El Kiac, Fireworks Playground. No i nikt się nie powtórzył, także resetujemy sobie te wszystkie nasze karty. I żeby tego nie ciąć, żeby myślę, że będzie trochę bardziej wiarygodnie, sobie to wszystko zresetujemy i na jednym posiedzeniu zalosujemy jeszcze raz. Także trochę dłuższe losowanie przez to będzie. Wyresetowane. Lećmy. O, Hugo. Oczywiście osoby wylosowane w poprzedniej rundce już się nie liczą. Teraz znowu w tych 15 kartach mają się powtórzyć niki. Od początku Hugo, Kuba, Oliwier. Czwarte losowanie. Mario. Mike, El Kiac, Mario. Jest, udało się za drugą rundką, żeby nie było. Pierwsza karta mamy Hugo, druga karta mamy Kuba, trzecia karta mamy Oliwiera, czwarta karta mamy Mario. Tutaj w piątej karcie przerwa, w szóstej karcie przerwa i w siódmej karcie Mario. Także Mario, skontaktuj się ze mną na mailu, na Discordzie lub na Instagramie i paczuszkę będziemy wysyłać w poniedziałek wielkanocny. Myślę, że to najrozsądniejsza data, żeby po prostu ta paczka nie leżała w paczkomacie bez sensu 2 dni. Także czekam na kontakt. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w konkursie i zapraszam do kolejnego konkursu, który ogłoszę w poniedziałek.